kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie mierzymy z wielką paką, nie bój się sushi, z wielką paką z H&M. Dam wam też link do tych jeansów boyfriendów, z girlfriendów, które noszę cały czas i o które mi zadajecie pytania. Widzę, że one wróciły na stronę, więc specjalnie je założyłam i też wrzucę wam link pod spodem. Tutaj mam wielką pakę ciuchów, którą muszę rozpakować i zaraz tutaj mam taki nowy stojak na wieszak taki do wieszania ubrań, wiecie, o co chodzi. Jak pracowałam w H&M, nazywaliśmy to sztangą, ale jaka jest fachowa nazwa, to piszcie na dole. Taki wieszak na ubrania i zaraz wszystko tutaj rozpakuję, co tu mam. Jeżeli trzeba będzie, to troszkę przeprosuję, słyszy się tego boi z jakiegoś powodu. Chodź, chodź, nie bój się, nic złego się nie dzieje. Rozpakuję wszystko, powieszę i po kolei będę mierzyć i wam pokazywać i opowiadać, czy to jest fajne, czy nie, czy polecam, czy nie. Także ja się zabieram zaraz po kurwanie. Nie bój się. Cóż się boi, bo mam tu nożyczki, a nożyczki kojarzą się z wycinaniem filców, prawda? No właśnie, ale nie martw się, nic złego psa dzisiaj nie spotka. Otwieram paczkę i widzimy się za chwilę. Będą klasyczne, to będzie czerni biel, brudny róż i taki powiedzmy kremowy kolor. To będą raczej takie klasyki, takie evergreeny, które zawsze możecie mieć w szafie, które nie przeminą po jednym sezonie i które pozwolą wam też budować taką bardziej klasyczną, kapsułową garderobę, w której wszystko do wszystkiego pasuje. I pierwsza rzecz. To jest sukienka. Sukienka z długimi rękawami. Tutaj odcięta w talii, puszczona z takimi falbankami. Nie prasowałam jej po wyjęciu z paczki, z tej folii i w ogóle nie jest pognieciona, więc... Czy coś mi tu wyłazi? No tu mi wyłażą, wiecie, te takie ramionczka do wieszenia, bo jeszcze nie ucięłam. Bardzo fajnie wygląda. To jest taka sukienka, którą można nosić i teraz założyłabym ją do gołych nóg i do jakichś ciężkich buciorów, czy do konwersów i zimą do rajstop i nie wiem, kozaków takich za kolano. Na pewno fajnie by wyglądała. Bardzo ładnie leży, jest wygodna. Była też w innych kolorach. Wydaje mi się, że była taka granatowa i czerwona, ale z czerwonej już nie było mojego rozmiaru. Ja mam rozmiar 38. I jest ok, jest taki prawdziwy rozmiar 38, bo jeżeli chodzi o H&M, to u mnie jest to bardzo różnie, bardzo różne noszę rozmiary, tak naprawdę od XS do 40, bo zupełnie też inaczej te literkowe rozmiary działają. Dajcie znać, czy też tak macie, ale właśnie czasami XS 36, 38, czasami 40, bardzo, bardzo różnie, więc będę wam mówiła. Znaczy wszystko zamówiłam w rozmiarze 38, niektóre rzeczy mogłyby być mniejsze, tak mi się wydaje, więc dam wam znać. Natomiast sukienka jest super, polecam wam, na pewno ją zatrzymam i naprawdę ekstra. Wygląda ma bardzo ładny dekolt, długie rękawy, super. Kochani, kolejna rzecz, którą wam chciałam pokazać, to jest ta sukienka z przepięknego, w przepięknym hafcie angielskim.
Uwielbiam w ogóle, uwielbiam taki haft, uwielbiam taki fason, jest piękna, pięknie leży. Natomiast ja mam rozmiar 38, tutaj wszystko leży rewelacyjnie, natomiast w biuście to jest po prostu sukienka zdecydowanie na mniejszy biust i próbowałam Wam ją pokazać, ale no nie, wszystko mi się wylewa wszędzie, po prostu na mniejszy biust. Natomiast jeżeli macie mniejszy biust, taki do miseczki D, znaczy mniejszy w sensie ode mnie, jeżeli macie tak do miseczki D, to spokojnie w nią wejdziecie. Naprawdę jest przepiękna, bardzo Wam polecam. Jeszcze taki powiew lata, ale to jest też taki fason, który będzie zawsze modny. Wrzucę Wam linka pod spodem, jeżeli macie ochotę, to ja Wam bardzo, bardzo polecam. Kolejna rzecz, właściwie dwie rzeczy, które chciałam Wam pokazać, to jest biała koszula, to jest 100% wiskoza. Bardzo ładnie leży, fajnie, że jest taka dłuższa, jest trochę taliowana, nie jest jakoś mocno wcięta, ale też nie jest taka puszczona luźno. Ma długie rękawy. No, wszystko tak jak trzeba. Naprawdę powiem Wam, że jestem zachwycona. Jest taka przyjemna w dotyku, lekka, ale to też znowu jest taka lekka koszula, którą możemy włożyć pod gruby sweter, a możemy też po prostu w niej chodzić latem i nic nam tutaj się nie stanie, więc naprawdę super. I do tego wybrałam takie jasno-różowe shorty. One mają taką delikatną fakturę. Mają kieszenie, jeszcze są zaszyte, ale mają kieszenie. Tutaj są wiązane na sznureczek, takie trochę wyższe. Też tutaj ta nogawka nie jest jakaś taka, wiecie, bardzo krótka, że widać pośladki. Też bardzo fajny zestaw taki jeszcze na cieplejsze dni. Bardzo, bardzo mi się podoba w ogóle połączenie takiej białej koszuli z różowymi shortami. Też tą koszulę można spokojnie włożyć sobie o... po prostu w te shorty, nie wiem czy się dobrze widzę w podglądzie, jeżeli to nie wygląda najlepiej, wybaczcie, ale wiecie o co chodzi. Można ją po prostu tutaj wpuścić. Bardzo, bardzo fajne, bardzo wygodne i bardzo ładnie wykonane shorty. One były niedrogie, nie pamiętam jaka była cena, ale tak jak mówię, wszystkie linki będziecie mieć pod spodem. Bardzo Wam polecam te dwie rzeczy, bo są naprawdę świetne. Mogę Wam jeszcze tutaj tył pokazać, że tutaj nic złego się z tyłu nie dzieje. Kolejna rzecz to jest spódnica mini w pięknym kolorze pudrowego różu z bardzo takiego mięsistego, grubego sztruksu. Widzicie, ekstra to wygląda czy do gołych nóg, ale też zimą do rajstop. Bardzo fajnie to będzie wyglądać, takie czarne, grube, kryjące rajstopy. Dlatego taka bladoróżowa, jasna spódnica sztruksowa, jakieś kozaki, taka koszula, no to jakiś gruby sweter albo jakiś taki szary golf z kaszmiru, będzie to ekstra wyglądać, bardzo, bardzo fajna jest ta spódnica. Chciałam spódnicę mini, nie chciałam, ma też kieszenie, nie chciałam, wiecie, nie chciałam spódnicy jeansowej, bo to już nadaje takiego bardzo luźnego, sportowego looku, sztruks nie jest taki bardzo formalny, ale też nie jest taki mega sportowy, więc tak, taka spódnica, naprawdę bardzo, bardzo fajna, piękna jest. Też ją mam w rozmiarze 38 i wydaje mi się, że jeszcze była bardzo podobna taka w blado niebieskim kolorze, więc możecie sobie też na stronie zobaczyć. Bardzo Wam polecam, bardzo mi się podoba. O, i kot miał oczy za drzwiami, muszę kota wpuścić. I słuchajcie, teraz hit mierzymy. To jest koszula z H&M 100% jedwab. Rewelacja, przepiękna, po prostu pięknie leży, pięknie się układa. Nie wiem, co Wam powiedzieć. Kiedyś miałam, dawno temu, koszulę z H&M, właśnie ze 100%, która była wykonana w 100% z jedwabiu. Była taka ciemno-szara, niestety mi się podarła i pamiętam, że ją nosiłam i w dzień, bo to bardzo wygląda elegancko. Kicia, drzwi tu otwierasz. Och, nie widzicie, kot wparował. Możecie ją założyć na dzień do jeansów i to wygląda bardzo elegancko. Możecie ją założyć na jakieś wyjście, czy do ołówkowej spódnicy, czy do czarnych rurek. No to jest taka rzecz, która Wam będzie służyć latami, a ciężko znaleźć takie rzeczy wykonane z takich dobrych materiałów w sieciówkach, a w jakichś takich droższych markach, gdzie częściej są spotykane takie lepsze składy materiałów, no to już takie rzeczy są bardzo, zazwyczaj są bardzo, bardzo drogie. Jak na taką
jak na coś, co zostało wykonane z jedwabiu w 100%, to naprawdę ta cena nie jest zła. Sorry, tutaj muszę patrzeć, żeby kota nie podeptać. I widzicie, ona ma bardzo ładny fason, bardzo fajnie będzie wyglądać do shortów, do jeansów. Można ją, można też ją włożyć. To są właśnie te girlfriendy. Troszeczkę Was tu obniżę, żeby było lepiej widać. To są te jeansy, to są te ciemniejsze. Mam jeszcze jaśniejsze. Jeszcze chyba są dwie wersje kolorystyczne na stronie. O, jeżeli śledzicie vlogi, to wiecie, że to są jeansy, które ja noszę nieustannie, non-stop. I to są najfajniejsze jeansy, jakie mam. Oprócz rurek, to naprawdę mega Wam polecam, bo to są wygodne, takie luźniejsze jeansy, natomiast nie pogrubiają, jakoś nie dodają kilogramów, pupa w nich dobrze wygląda. Mają troszkę wyższy stan, więc możecie coś nosić właśnie z wpuszczonymi bluzkami czy z wypuszczonymi. Wyglądają rewelacyjnie, więc ta koszula i te girlfriendy, tak jak mówię, mam dwie pary i noszę je chyba od marca. Rewelacja, bardzo, bardzo Wam polecam. Super, naprawdę super jeansy, moje ulubione jeansy ostatnio. To jest płaszcz, który w sobie ma domieszkę wełny. Wydaje mi się, że to było 50%. Ale tak jak mówię, będziecie linki mieć pod spodem, więc możecie sobie składy też zobaczyć. To jest taki fason, który ja nazywam trochę takim płaszczem szlafrokowym. On jest bez podszewki, jest taki bardzo miękki, bardzo miły, bardzo przyjemny. Ten kolor jest taki jasno-kremowo, trochę szary odcień, coś takiego, ale wiecie, że ja nie jestem dobra, jeżeli chodzi o opisywanie kolorów. Ten aparat dobrze oddaje kolory, więc to, co widzicie, to tak jest. Ma kieszenie i bardzo, bardzo ładnie wygląda, bardzo elegancko to wygląda, tak jak widzicie, do jeansów i do tej koszuli. Taki klasyk. Też starałam się znaleźć coś takiego, co mogłoby Wam zastąpić ten beżowy płaszcz, który w zeszłym roku i dwa lata temu nosiłam całą zimę i miałam mnóstwo pytań o niego. To jest właściwie taki fason, tyle że tamten był taki w kolorze kamel, a to jest taki kremowy, ale też mi się wydaje, że taki właśnie jasny odcień bardziej elegancko wygląda i w ogóle wszystkie takie biele, kremy i jasne kolory bardzo, bardzo elegancko wyglądają i ja bardzo, bardzo to lubię, bo to jakoś tak dodaje takiego szyku. I naprawdę świetny płaszcz. Bardzo, bardzo też mi się podoba. Jedyne co, to ja mam rozmiar 38 i jak widzicie, on jest na mnie troszkę za duży i ja go sobie chyba wymienię na 36. Nie ma tragedii, on nie jest jakiś bardzo, bardzo za duży. To też zależy, jaki chcecie fason, czy chcecie go mieć takiego bardziej luźnego, czy jednak bardziej taki związany, dopasowany. To już też zależy wtedy, jaki rozmiar. Tutaj, tak jak mówię, tragedii nie ma, ale mógłby być odrobinę mniejszy, bo tutaj trochę w talii jest na mnie za duży. Ale tak poza tym to naprawdę przepiękny, przepiękny płaszcz z taką strukturą, z takim troszeczkę włoskiem. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda, mega go Wam polecam. Też naprawdę z całkiem niezłym składem. Będzie to super taki przejściowy płaszcz i może na jakąś taką, powiedzmy, cieplejszą zimę, bo na jakieś wielkie mrozy i na zimowy płaszcz to na pewno się nie nadaje. Chociaż wiecie, teraz czasami te cieńsze płaszcze, ale właśnie zrobione z wełny, potrafią lepiej grzać niż te grubasy poliestrowe. Ale wydaje mi się, że to raczej byłby pomysł na płaszcz przejściowy. A więc kochani, dajcie znać, czy film Wam się podobał. Mam nadzieję, że tak. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu holi, mierzymy. Napiszcie może, z jakiej firmy byście chcieli kolejny hol. No i to tyle. Ja Wam dziękuję bardzo. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.